Śpiewanki to autorski spektakl dla najmłodszych widzów. Tym razem maluszki wspólnie z twórcami przedstawienia wyruszyły do krainy dźwięków. Dzisiaj grałyśmy przedstawienie, które bardzo lubimy, które jest o dźwiękach, o zabawie dźwiękami, o możliwościach ludzkiego głosu pod tytułem Śpiewanki. Połączenie zabawy głosem ludzkim oraz śpiewu z dźwiękami wydobywającymi się z niezwykłego instrumentu, dużych, kolorowych cymbałków, stanowiących obok barwnych kostiumów aktorów jedyny element scenografii. Daje to świetny pretekst do wspólnej zabawy w muzykowanie. Na koniec każdy mały widz otrzymuje do wypróbowania własny instrument, grając we wspólnym koncercie. Rozpoczęliśmy nowy sezon tak dosyć szczęśliwie tygodniowym pobytem w Szwecji ze spektaklami. Teraz jedziemy za 5 dni do Wrocławia na Festiwal Teatrów dla Dzieci, z czego też się bardzo cieszymy. A tutaj u nas zapraszamy na wszystkie spektakle, które już mamy w swoim repertuarze. Jest ich dosyć sporo, bo 7 tytułów. I na ten sezon planujemy jeszcze nową premierę. A jak się uda, to 2. A gospodarzem niedzielnej uczty dźwiękowej były przestrzenie poznańskiej Concordii, Centrum Kreatywności, Designu i Biznesu. Jest to centrum designu, ale działamy na różnych płaszczyznach. Odbywają się tu różne konferencje, wynajmujemy sale na różne eventy. Dodatkowo oczywiście jest duży dział dziecięcy, a również restauracja, w której się teraz obecnie znajdujemy. Odbywają się tutaj też różnego rodzaju targi, tak? Tak, jak najbardziej, ale też może bardziej kiermasze, które są odpowiednie dla danej pory roku, dla danego tematu przewodniego. Też jak najbardziej wtedy ta przestrzeń tutaj dookoła jest zaaranżowana właśnie kiermaszowo. Jesteśmy teraz na parterze, gdzie właśnie cały parter obejmuje tak naprawdę restauracja. Na pierwszym piętrze znajduje się przestrzeń koofisowa dla różnych działalności z sektoru kreatywnego, a na trzecim piętrze można powiedzieć, że znajdują się nasze biura, czyli pracowników Concordii. W niedzielę zapraszacie też najmłodszych. Tak, niedziela jest dniem rodzinnym. Nie tylko najmłodszych, ale zależy nam na tym, żeby właśnie dzieci przychodziły wraz z rodzicami i również z rodzicami uczestniczyły w naszych różnych aktywnościach. Zawsze tak mniej więcej 3 razy w miesiącu mamy spektakle Teatru Blum i również co tydzień zawsze u nas od godziny 13 do godziny 16 jest rodzinna niedziela. I podczas rodzinnej niedzieli organizujemy takie otwarte warsztaty bez zapisów dla dzieci i ich rodziców. I czasem organizujemy, są to nasze autorskie pomysły, które przeprowadzamy z naszymi prowadzącymi, a czasem zapraszamy również różne firmy zewnętrzne do organizacji takich spotkań dla dzieci. My na koniec wracamy na chwilę do studia teatralnego Blum ze specjalnym zaproszeniem. Cały czas jeszcze promujemy naszą płytkę, którą wydałyśmy w zeszłym roku. Nie, czy to ten rok był? W grudniu 2013. Tak, i jest to płytka z piosenkami nie tylko z tego spektaklu, który tutaj dzisiaj grałyśmy, ale również z innych naszych spektakli w aranżacji pana Jarka Kordaczuka. Polecamy bardzo, bo płytka jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, również podoba się dorosłym. No, także zachęcamy do kupna tej płytki, bo naprawdę bardzo fajnie. Tak, tym bardziej, że nie ma na naszym rynku zbyt dużo utworów dla tak małych dzieci. Od 1,5 roku właściwie do 6 roku życia. Kiedy kolejne przedstawienie i gdzie? Tu w Poznaniu najbliższe przedstawienie jest 5 października. Zapraszamy serdecznie. Spektakl, który był pierwszym naszym przedstawieniem dla dzieci poniżej 3 roku życia pod tytułem Co to? Tutaj w Concordia Design przy Zwierzynieckiej 3, jak zwykle o godzinie 10 i 11.30, a potem 11 października Pudełko i niech pomyślę. I potem będziemy grały jeszcze Blumowe piosenki właśnie, czyli spektakl prezentujący materiał z płyty, o której Kasia mówiła. Przypomnijmy, studio teatralne Blum powstało w 2003 roku. To pierwszy polski teatr tworzący przedstawienia dla dzieci poniżej 3 roku życia.
Zapraszamy więc do Concordia Design.